Cześć, byłem na forum, wpisałem Ctrl F, siła i był ziomek, który narzekał: ej, a kto po Johnem może mnie nauczyć siłę, bo on tylko do 55. I właśnie tu jest pies pogrzebany, to jest Johnny. Możemy jedynie przeczekać. Hej! Tylko jak na razie... Tylko nie wiem na razie, jak jeszcze mogę spowodować, abym mnie tego uczył. Nie mów, że o tym to nie jest wiesz. Ten problem teraz. Nie musisz mi tego mówić. No trudno. Nie wiem. Ale wiemy kto. Na górę iść nie możemy. W te tawerny. Naprawdę sądzisz? Myślę, że jak właśnie tą harpię byśmy zabili, tylko zanim ją zabijemy, to co ja mam 10 siłę napierdalać cały czas? No kurwa, bez przesady. Ojeju. Wszystko się strasznie komplikuje. Ja nie wiem, z jednym goblinem może dam sobie radę. Ja właśnie mam bronię, tylko ja nie mam kurwa siły, żeby je unieść. Ja nie wiem, jak ja mam go kurwa przekonać. Doprawdy nie wiem. Denerwuje mnie to strasznie. Strasznie mnie to denerwuje. To jest taki moment, gdzie właśnie ta modyfikacja mnie wkurwia. Serio? Mnie wkurwia. W jaki sposób miałem harpię zabić? W jaki sposób miałem go przekonać? A, nie no, szkielety są, spoko. Spoko, szkielety sobie są. Czemu niektóre mają taki wygląd, a niektóre inny? Ja tutaj proszę się o śmierć chyba. Wygląda jakbym się prosił o śmierć dosłownie na tych bagnach. Tam są ludzie. Słyszę ich. O kurwa, jaszczury. Nie no, fajnie. Zajebał mi przez płot. Czy w realnym świecie byłoby coś takiego możliwe? No tak. W sumie tak. Mógłby paszczę przez ogrodzenie przepuścić, czy coś takiego. A, to wy tu kurwa hodujecie jakieś te swoje. Musi pracować. Aha, oni mi nie pomogą, rozumiem. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. A będzie jeszcze gorzej. Niczego jej już nie było. Nie wiem. Do czego oni mi nie chcą pomóc? Tyle na ten temat. Dobra, jestem jakiś kurwa tubelców. Lepiej by było, gdybyś przymknął. Zawsze to powtarzałam. Nie mów. Lepiej by było, gdybyś przymknął. Zawsze to powtarzałam. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Zawsze to powtarzałam. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Zawsze to powtarzałam. Nikomu tego nie powtarzę. Tyle na ten temat. Hej!
A śmieszni wszyscy są, co? Śmieszna sprawa z wami. Drakosz. Hej, ty! O, nie mogę z tobą gadać. Mora? Co wy kurwa orkami jesteście? Czemu ty palisz się? Doprawdy? To interesujące. Doprawdy? To interesujące. Ktoś musi pracować. Doprawdy? To interesujące. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Teraz każdy już o tym wie. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To przecież okropne. A będzie jeszcze gorzej. Doprawdy? To Dobra. Interesujące. Ona miła spokój. Akurat. Spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Ale fajny motyw z nimi. Gdybym sama tego nie widziała. On po prostu za dużo... Czemu czysta ekspa? Tak, to bardzo typowe. Czemu stan czysta jak spasz? Nie opowiadaj mi takiego. Wilcza skóra. Może znajdę tego czarnego wilka. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Skóra gada. 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 Gdybym sama tego nie widziała. Sztylet. Teraz każdy już o tym wie. Na naszą siłę nie mam lepszej broni. On po prostu za dużo gada. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. A będzie jeszcze gorzej. Nie wierzę w to. Mój mąż uważa inaczej. Mój mąż uważa inaczej. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Okej. Naprawdę to interesujące. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. 100 bryłek złota, nie mam tyle. Ale mam skóry gada. Może mnie nauczyć tego. On po prostu za dużo gada. Zawsze to powtarzałam. 50 bryłek musiałem aż dać. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Dużo. 50 to jest dużo dla nas. Tylko może odpuśćmy to sobie na razie. Skórzane mieszki. Tam jest w środku złoto czy bryłki? 30 strzał. 30 bełtów. Bryłki. Bełty. To przecież okrąg. Kabir. Tak, to bardzo typowe. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Naprawdę, sama widziała. Nie mogę się zajmować wszystkim, wszystkim. Nie wiem. Słyszałam co innego. Gdybym sama tego nie widziała. Nie mogę się zajmować wszystkim, wszystkim. Gdybym sama tego nie widziała. On po prostu za dużo gada. Lepiej by było, gdyby się przymknął. O kurwa, cieniostwór. To interesujące. Mój mąż uważa inaczej. Nikomu tego nie powtarzaj. Nie potrafi niczego zatrzymać. O, znasz do loka właśnie. Nikomu tego nie powtarzaj. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Ktoś musi pracować. Ktoś musi pracować. Pozdrowimy. Ten ścierwojadę hoduje.
Ale nie, no fajnie, że i tak tu przyszliśmy, hey. Mimo że nic nie mamy konkretnego do roboty bardzo. On po prostu za dużo gada. Nikomu tego nie powtarzaj. On po prostu za dużo gada. Niczego jej już nie powiem. Nikomu tego nie powtarzaj. On po prostu za dużo gada. Nie możesz, uważaj na mnie. Przecież okropnie. Zawsze to powtarzałam. Naprawdę, sama widziałam. To będzie jeszcze gorzej. Rożen. Mój mąż, uważaj. Kajur. Nikomu tego nie powtarzaj. Właśnie w tych modyfikacjach to jest najgorsze, że naprawdę tych nauczycieli to jest... Gdybym sama tego nie widziała... To jest cały chuj. Niczego jej już nie powiem. Nie mów. Słyszałam co innego. Widziałam te szkielety. Nie czego zatrzymać dla siebie. No dobra, chyba więcej tutaj tak, nic nie czeka mnie. Także uciekamy stąd. To będzie jeszcze gorzej. Johnny może nas uczyć. Tylko jak ja mam dla Johnny'ego zabić harpię, no to... Bo on chce, żebym zabił harpię, prawda? Patrzcie, ile zadań mamy. Daleko z tyłu bagien. Pierścień. Z tyłu bagien. Gdzie jest tył bagien? Dam radę na wilki. Może i bym dał radę, tylko bym musiał zaczynać od tego rannego raczej. Ten pierścień chyba musiałbym mu przynieść. Dobra, fajnie, że potrafimy skurować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mam pojęcia, gdzie są te gałęzie, o których mówił on. Ale jestem chyba niedaleko obozu bandytów. Prawdzie. Kurwa, i co ja, jeśli tego zadania nie zrobię, to nie podbustuję siły, tak? Muszę znaleźć ten zajebany pierścień. A gdzie jest tył bagien? Kurwa, tył to może być z każdej strony. Nie wiem, ja bym myślał, że tutaj gdzieś. Dobra, z takim życiem tam nie idę. To jest kurwa problem. Ja już nadrzekam na to, nie wiem, od drugiego odcinka chyba. Dolok. Masz pozdrowienia. A nie. Po prostu trzeba. Może gdybym po prostu przekonał krzykacza, to też
Ułatwiłoby to sprawę, tylko żeby przekonać krzykacza, to ja muszę iść na górę do tawerny, a nie pójdę na górę do tawerny. Bo nie pokonam Jonesa, a nie pokonam Jonesa, jeśli nie będę miał siły. Kurwa, to wszystko sprowadza się w taki popierdolony ciąg zdarzeń, który w ogóle... Nie wiem. Czyżby to było już wszystko? No nie. Jeszcze jednak nie. Panowie piraci. Trzymam się od tego z daleka. Hej! Dzięki, mordo. A widzicie, jednak wszystko da się obejść jakoś. Może po tym krzykacz właśnie zmienił nas... Znaczy, no... A, zasnął sobie. Idziemy powiedzieć? Czy jeszcze potrzebuję jednego piwa? Pierścień mocy. No kurwa, mogę sobie tak siłę zwiększyć. Wow, dzięki. Dobra, jedno piwciu. Jeszcze. Patrzcie, ile tych mieczy mam. No i zasnął mi tu. Dobrze, trzeba tam skoczyć. Nie mów, że to nieprawda. Hej, ty! Osiem żądeł. Kurwa. Ratować go trzeba. Widzi i słyszy się to. Z krzepicami jeszcze możemy dać sobie radę po prostu. Nie wiem. Łód szczęścia, idę błagać tego Johnego, żeby mi siły nauczył, naprawdę. Idę go błagać. W końcu to była jego decyzja. Hej! No niestety. No niestety. Bo może jak właśnie przekonamy piratów do siebie, to może jakimś cudem się uda. Nie wiem. Tylko przed chwilą właśnie zabijałem paru krwiopisów. Nic się nie zmieni. Także trochę szkoda. Jest jeden. Znaczy paru. Chyba ja zabiłem jednego chyba tylko. A wcześniej to Dolok to zabijał.
Jedno żądło. Tych trutni dobrze, że nie ma. One są mocne. Bagienne trutnie, pamiętacie? No i węży błotnych było więcej. Że tutaj jest to dużo bardziej przyjazne miejsce. Niż w goticzku. No ale dobra. Mamy co przynajmniej robić. Szkoda tylko, że mam 35 punktów nauki, które nie mogę bardzo w nic przeznaczyć. Bo chciałem broń dwuręczną. Już mi się tak zamarzyło. I kurwa, chciałem być konsekwentny. Naprawdę, chciałem być bardzo konsekwentny, a nie odpuścić. No raczej nie damy rady na cienie stwora. A raczej nie. Strzała. A co, węże błotne. To spierdzielam stąd. Czyli tam nie przejdę. Trzydzieści pięć kurwa punktów nauki. Już ja bym mógł mieć teraz tyle siły. Byłoby dużo łatwiej mi. Mógłbym. Oczywiście mógłbym. W idealnym scenariuszu. Rzecz jasna. Nie wiem, czy coś się spieprzyło w tej grze, czy o co chodzi. Ale jak tak dalej pójdzie, to będzie nieciekawie dosyć. Patrzcie, ile krwiopijców mnie goni. No kurwa. Tu może coś jest. Słyszę. Ile jest? Jeden. Ważka helikopter. Nie lubiłem krwiopijców bardzo w Gothicu trójeczce. Zatruwały sobie. Ile żądeł? Mam 3. Trzeba mi 8. Chyba pojedyncze trzeba zabijać osobniki. Bo 2 to już śmierć. Nie wiem, chyba sobie kurwa w przyszłym odcinku charakter helpera przyzwę i po prostu będę na nim używał tego. Chyba nawet sobie zrobię tak, jeśli mi się nie uda reaktywować tego, no bo kurwa, to jest pojebane. Ja jestem na takim etapie gry, a ja powinienem już ładować siłę coś. Więc ja po prostu przyzwę sobie nauczyciela jak już. A punkty nauki i tak będę miał te swoje. Już nie będę oszukiwał aż tak. Ale to już kurwa się robi porażki.
Bo jeśli właśnie uda mi się tego pirata ożywić, to liczę właśnie na to. Gdzie to wam powiem, że chuj tam mam to w dupie. I CH nie działa. Nie działa. Nie działa. Kurwa. Elo. Spierdalam.